się pani Majączyk i właściwie to mam zaszczyt dziś rozmawiać z Tomkiem Polem, dyrektorem Domu Kultury Lokata z Zduńskiej Woli. Dzień dobry. Ten zaszczyt mnie trochę niepokoi, ale miło. Zawsze mówiłam, że współpraca z Tobą jest dla mnie zaszczytem ogromnym i znajomość. I wzajemnie. Tak się zastanawiam, od czego zacząć, ale tak myślę, że zacznę od tego, że się urodziłeś. Nieprawda. To jest zupełnie nieprawda. Powiem szczerze, że miałem w tym bardzo mały udział. Nie pamiętam tego. Urodziła mnie moja mama. Myślę, że ją to kosztowało o wiele więcej. Obecnie mieszkam w Zduńskiej Woli, ale urodziłeś się, mieszkałeś, prawda, i uczyłeś się. Urodziłem się w Ekerowie na Kaszubach, w stolicy Kaszub. W Zduńskiej Woli mieszkam już czwartą dekadę. Niektórzy nawet tutaj nie mają tyle lat. Także czwartą dekadę rozpocząłem mieszkania w Zduńskiej Woli. Co jeszcze po drodze? Po drodze był jeszcze Kołobrzych, moja szkoła średnia, szkoła morska, przez no Chirze Złotów. Chciałam, żebyś powiedział nazwę twojej szkoły. To, moja szkoła nazywa się dzisiaj Zespołem Szkół Rybołówstwa. Kiedyś to było Technikum Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu, szkoła, która kształciła nawigatorów i mechaników okrętowych, rybaków, ale nie tylko. Dzięki. Ty jesteś takim omnibusem i w zasadzie co ja widzę i co ja wiem o tobie. Jesteś edukatorem, menadżerem, autorem, działaczem kultury, samorządem, humanista i teista chrześcijański. No to jest ściągnięte z Facebooka. Przygotowałam się. Prawo. I chciałam podzielić tutaj na części, dlatego że dziś skupimy się tylko na trzech aspektach, bo gdybym chciała wszystko, to nie starczyłoby nam czasu w ogóle, żeby to wszystko omówić. Byłoby na pewno interesujące, ale zostawimy sobie na następne spotkanie ten wywiad, tak? I teraz tak, autor. Może coś w tym temacie. Ja też mam przyjemność ogromną. Dostałam od ciebie z dedykacją wiersze, tomik wierszy Niedosyt. Wspaniała książka. Prócz tego słowa pod wysokim napięciem, punkt widzenia i literatura dziecięca. I tu jest bardzo ciekawe, bo z tego, co kiedyś rozmawialiśmy, to mówiłeś, że ona była ciekawie wydana, ta literatura dziecięca. To było wydawnictwo kilkudziesięciu autorów polskich, wydało taką piękną książkę dla celów charytatywnych. Mam jeszcze jeden egzemplarz w domu, bo ta książka się rozeszła, nie przygotowałem się, niestety nie przyniosłem. Pamiętam tylko, że tam umieściłem takie opowiadanie Piłka, o piłeczkach. To jest osobny temat, to opowiadanie, ale muszę tutaj powiedzieć jedną historię związaną z tym opowiadaniem, ponieważ było to opowiadanie o piłeczkach, które są różne i w tej różnorodności jest piękno. Czasami piłki się spierają, która twardsza, która większa, która ważniejsza i o tym jest to opowiadanie. Ja niestety to opowiadanie kiedyś wziąłem na spotkanie autorskie do przedszkola i poprosiłem panie o piłki, żeby było dużo piłek. To spotkanie zmieniło się w mecz wszystkich ze wszystkimi. Mam nauczkę, żeby gdy mówi się o piłce, niekoniecznie mieć piłki ze sobą. Świetnie. Mam taką prośbę, w ogóle zwrócę się. Chcielibyście, żeby to przeczytał nam chociaż jeden taki coś? Oczywiście, że to, tak. To, co wybrałam sobie, to, co mnie tak tutaj, reszta jest dwóch. Powiem szczerze, pierwszy raz czytałam, przeglądałam właściwie bardziej twoje wiersze. Wydawały mi się trudne. Drugi raz zaczęłam się w nie wczytywać i one zaczęły mi się rozjaśniać. A teraz one wydawają mi się cudne. Bardzo mi się mikrobiologia spodobała, gdybyś to swoim głosem mógł. Taki postpandemiczny wiersz, tak? Napisany wiele lat przed pandemią, mikrobiologia. Pozwolicie, że jednak założę okulary. Nie jestem autorem, który na pamięć zna swoje wiersze, przepraszam. Pozwolimy. Pozwolicie. Teraz widzę lepiej tego mikroby. No właśnie, jak mikroby, to muszą być okulary, bo one są malutkie. Mikrobiologia. Powinniśmy się uczyć od wirusów pokory i sprytu. Taki mikrob kładzie na łopatki całego człowieka. Widać zna się na układach odpornościowych,
ma zaszczepioną wolę walki, dostaje białej gorączki na myśl o lekarstwach i nigdy nie pije za czyjeś zdrowie. Zawsze, gdy wydaje się jakieś książki, to mi jest jakiś recenzent, prawda? I twoim recenzentem był tutaj znany człowiek Leszek Żuliński. Jest to, był to polski krytyk literacki, poeta, publicysta i felietonista. I on tutaj napisał to, co ja również myślę. A cóż to za wiersze? Proste, jasne, klarowne, mocne w swoim tonie, a zarazem przynoszące trudne treści, tematy ciemne, sprawki życia i świata. Wiersze ostro widzące rzeczywistość i lirycznie uwikłane w pogoń za tożsamością, której historia i współczesność i uniwersalna, wiecznie ta sama egzystencja, tak bardzo strzegą przed naszą świadomością. Jest to bardzo trudne, to co on napisał, prawda? Trzeba naprawdę myśleć, co on napisał. On napisał to po tomiku, bo przed tym to on nie wiedział. Ale napisał proste, jasne, klarowne i powinien tu jeszcze napisać, no napisał dalej, ale już nie będziemy czytać. Jak ktoś jest ciekawy, to będą później do przejrzenia, nawet moja dedykacja będzie do przejrzenia, dostałam piękną. I teraz, co żeśmy opracowali, autor. Teraz chciałabym coś na temat działacz kultury. Klub Literacki Topola. Na pewno Klub Literacki Topola był takim pierwszym miejscem, gdzie nabrałem szlifów literackich, ponieważ pisałem wiele. Pokażę wam, że jeżeli to jest mój ostatni tomik, który był tutaj prezentowany, dosyć bardzo ładnie wydany przez wydawnictwo Credo. Niestety wydawnictwo już nie działa, mam nadzieję, że nie zbankrutowało przeze mnie. Ale powiem szczerze, dużo przywiązaliśmy wagi do tego tomiku. Była promocja na targach książki, książka była w Empiku. Niestety w kraju jest bardzo wielu dobrych poetów i lepszych poetów. Poza tym na taką prawdziwą promocję to trzeba bardzo wielu pieniędzy i nawet Empik jest kosztowną instytucją, jeżeli chce się być gdzieś tam na okładce. Trochę mnie to zniechęciło na wiele lat do pisania, ale w tej chwili mam zamówienie na następny tomik i parę w głowie, choć wciąż marzy mi się skończenie powieści, której wiecznie nie kończę, ale mam nadzieję, że ten model odkładany się przełamie. A wiem, co chciałem napisać, co chciałem powiedzieć. O, pierwszy mój tomik wyglądał tak, to jest zeszyt podręczny. Słuchajcie, tak sobie napisałem pierwszy tomik. To kiedyś zeskanuję, wrzucę do internetu. Bo to pokazuje, że warto mieć marzenia, tak? To wyprzedza to od 20 parę lat. Ale warto mieć marzenie i być konsekwentnym, to tak a propos. Klub Literacki Topola na pewno, jeżeli chodzi o rzeczy literackie, dyskusje, Klub Literacki kiedyś przyciągał bardzo wiele osób, był gwiazdą na firmamencie polskiego ruchu literackiego, nie tylko poetyckiego, ale pisania piosenki, prozy. Tutaj niezmiernie wdzięczny jestem wielu osobom, na przykład z Tadeuszem Zawadowskim, Anią Andych, Lilią Latus i wieloma innymi, którzy gdzieś tam nadali mi taki dobry kierunek, tak? Bo startowałem w konkursach i brałem udział, gdzieś czegoś brakowało. Po jednej rozmowie z Tadeuszem Zawadowskim, kiedy dostałem wiersze na konkurs, dostałem pierwsze w życiu wyróżnienie i na pewno to, jeżeli chodzi o działalność literacką. No i właściwie to jest tutaj główne, jeżeli chodzi o rzeczy literackie. Oczywiście zaglądałem czasami do klubu Bez Aureoli, który tutaj tworzył Romek Tomaszewski z Tadeuszem Zawadowskim, ale to oni byli filarami, oni to ciągnęli, jeżeli chodzi. Czy potem tutaj także mieliśmy klub Lokator Kreator, który ja już prowadziłem jako artysta, jako nauczyciel, zaowocowało to tomikiem. Ten tomik tutaj pewnie gdzieś jest na półce, gdzie wiele osób od nastolatków do osób na emeryturze miało okazję debiutować, pokazać się. To było też bardzo cenne doświadczenie. Byłeś i ciągle bywasz jurorem na różnych konkursach literackich. Robisz wspaniałe wywiady z ciekawymi ludźmi. Powiedz, czy utkwiło Cię jakiś wywiad i spotkanie z którymś z artystą Koterskim bodajże miałeś spotkanie, no, ale pomijając tutaj... Pomijając Miśka Koterskiego. Miśek Koterski jest instytucją samą w sobie. On nie potrzebuje prowadzącego spotkania tak naprawdę. Z osób, z którymi się spotkałem, ja nie wiem, dlaczego bardzo mnie utkwił pan Fedorowicz, ponieważ...
Tak? Ponieważ okazało się, że mimo bariery wieku, różnicy, może nie bariery, bo barier nie mieliśmy, nadawaliśmy na jednych falach. Okazało się, że biegliśmy jeden maraton kiedyś, bardzo dawno temu, i było nam po drodze. Ja wspominam czas jeszcze tak zwanej działalności opozycyjnej, gdzie miałem kasetę pana Fedorowicza. Żałuję bardzo, że nie zachowałem jej, żeby wręczyć mu w podziemiu się kiedyś pewne rzeczy wydawało. Poezję Miłosza, na przykład książki prozy Kundery, czy kasety pana Fedorowicza. Jakoś tak on mi utkwił, chociaż nie jest artystą jako pisarz, bardziej jako, znamy go jako aktora, jako satyryka. Chyba to było takie silne, chociaż bardzo duże też wrażenie zrobił na mnie Jakub Żuczyk, ponieważ jego warsztat, jego wyobraźnia, jego sposób opisywania rzeczywistości Warszawy, kryminały, tutaj Ślepo to światło, Wzgórze Psów się kłaniał. Ślepo to światło to jest mój ulubiony serial, który mogę oglądać praktycznie raz w miesiącu. Nie oglądam, bo trochę nie chcę, żeby do mojego umysłu przeniknął język tego serialu, ale role aktorskie tam na czele z Jankiem Fryczem genialne. Mówiłeś o Fedorowiczu i tak się zastanawiałeś, różnica wieku. Właściwie Fedorowicz to nie ma chyba wieku. Pan Fedorowicz tak, prawie 18 lat. On obojętnie te swoje, jak sobie jakieś tam zadanie wyznaczył, prawda, w tym te maratony, tam jeszcze ile, to było coś niesamowitego. Pamiętam, siedziałam w pierwszym rzędzie i też mu pytanie zadawałam. Tam skończyliśmy. Nie skończyliśmy, absolutnie nie. Tutaj te wywiady i nie wiem, czy dobrze będę to umiała ująć. Ty robisz takie spotkania w krzewieniu kultury, gdzie my tutaj mieszkańcy możemy przychodzić, nie tylko mieszkańcy, za darmo. Jest to współpraca, podpowiedz mi, bo to znaczy... Ja nawet to, dlaczego trzymam? Trzymam to zdjęcie, bo to też było takie spotkanie, prawda? Tak, tutaj mamy zdjęcie Georgi Makiavelidze. To jest Gruzin, który mieszka w Polsce, pisze książki kucharskie, uczy Polaków gruzińskiego. Tu akurat spotkanie było organizowane jako lokator. Spotkanie było odpłatne. Lokator od lat, jeszcze od czasów, kiedy tutaj dyrektorem była Ania Lyklewska. Ona wpadła, zdaje się, na taki pomysł, że były tu promocje różnych muzyka, różnych kultur, różnych kręgów, różnych rodzajów. Ta rozmaitość była bardzo piękna. Jednym z elementów tego spotkania właśnie była Wąska Grudzińska. To, o czym mówisz, bo mówiliśmy się, że będziemy sobie mówić na tym. Tak, aktorzy tak, teatralni, którzy tu przyjeżdżają. Mieliśmy wiele spektakli i koncertów dzięki współpracy z Fundacją Wspierania Kultury Polskiej imienia Stanisława Ślańskiego z Łodzi. To były spektakle historyczne, na przykład o Pasku, czy o peruwiańskich paszportach. Ostatnio, o ile pamiętam, mieliśmy koncerty promujące muzykę polską poszczególnych artystów albo epok, i bardzo sobie cenimy to, bo mogliśmy udostępniać kulturę tutaj za nieodpłatnie albo za zupełnie symboliczną odpłatnością. Pozwoliło to także promować kulturę w czasie pandemii. Bardzo, bardzo te wydarzenia cenimy. Cieszyły się one dużą popularnością. Mam nadzieję, że będziemy dalej robić projekty i udostępniać kulturę tutaj dla wszystkich. Bardzo się staramy, żeby lokatorze, jeżeli w ogóle coś jest odpłatne, to żeby było przyjazne dla każdego. Nie zdarzyło się praktycznie, że nie mieliśmy pełnej sali, za co ja bardzo dzisiaj wszystkim, którzy tutaj tworzą dom kultury, jako uczestnicy kultury, dziękuję. Następny mam działacz samorządowy. Parę słów na ten temat. Jakbym miał się wytłumaczyć z działacza samorządowego? Ja nie wiem, wiecie, są tacy ludzie. Jak był samorząd w szkole, to kto był w samorządzie? Może psycholog by to podsumował, ale ja nie będę dzisiaj się tego podsumował. Czy potem na studiach, czy w jakichś organizacjach. Zawsze była do mnie taka nutka, chęć działania, nie tylko realizowania się artystycznego, bo to przyszło później. I myślę, że też kiedy kilkakrotnie startowałem w wyborach samorządowych, ale w ostatnich wyborach pierwszy raz z sukcesem zostałem poproszony przez przyjaciół, znajomych o danie nazwiska na listę. Ja powiedziałem, ok, w porządku, tam gdzieś z przyjemnością, zaznaczcie, no może nie jestem partyjny, napiszcie bezpartyjny, ale z przyjemnością
wystartuje. Nie robiłem dużego zamieszania. To była taka lista, gdzie startował obecnie urzędujący prezydent, który dostał tyle głosów, że tą listą po prostu pociągnął mnie za sobą. Właściwie kiedy on został prezydentem, pan Konrad Pokora, to ja dostałem ten mandat w spadku. Bardzo to cenię, bardzo wiele się nauczyłem. Lubię samorząd. Samorząd jest bardzo obszerną. To jest ocean wiedzy, jaki trzeba mieć. Jestem pełen szacunku dla obecnych władz, dla pana prezydenta Szewczyka, dla pana prezydenta Pokory, tej Rady Miasta, całej Rady Miasta, która naprawdę postawiła w czasach kryzysu, wojny, pandemii, inflacji na rozwój Zduńskiej Woli i bardzo wiele udało się zrobić. Bardzo wiele rzeczy już jest rozpoczętych. Możemy narzekać na przykład, że miasto jest rozkopane. Dziękujmy, że jest rozkopane, że te dziury za chwilę znikną i te utrudnienia, a będzie dojdzie prosta droga. Gorzej, gdybyśmy jeździli wiecznie po dziurach i nic nie było rozkopane. Ja chcę zwrócić uwagę, jak bardzo Zduńska Wola wizerunkowo na tle Polski i świata zdobyła nagród, jeżeli chodzi o innowacje, o programy ekologiczne, jak bardzo innowacyjny program uczenia szkoły, młodzieży, programowania jest wychodzący naprzeciwko potrzebom, jak wiele się buduje mieszkań, które są wciąż bardzo potrzebne i tych rzeczy ja tu nie chcę robić polityki, ale naprawdę jestem dumny, że byłem przez tę kadencję tego cząstką. Oczywiście chcę nadal, ale o tym już zadecydują mieszkańcy Zduńskiej Woli, czy gdzieś tam zapadłem im jako radny. Mam nadzieję, że tak i że pozytywnie. Zaznaczyłeś tutaj, że faktycznie o tej wiedzy i ja ze swojej obserwacji też często oglądałam, trochę działałam kiedyś. I kiedyś radny, jak to rada zbierała się rada, to tam było kilku członków, którzy coś tam mówili, coś tam działali, a reszta po prostu sobie przychodziła. Natomiast w tej chwili każdy musi mieć ogromną wiedzę i potrafić coś robić i działać. Ja przepraszam, w polityce jest tak, że wybiera się ludzi lubianych, popularnych, czasami wybiera się ludzi tylko dlatego, że mają dobre miejsce na liście, należą do partii. Osobiście uważam, że tak jak jest w przypadku prezydentury, trzeba osiągnąć pewną granicę wieku, jednak w samorządzie, w aktywności politycznej do Sejmu powinny być jakieś kryteria, przynajmniej staż zawodowy, edukację, jeżeli nie edukację, przecież nie każdy musi mieć doktoraty, chociażby doświadczenie jakieś, które sprawia, że jest się, wynosi się jakąś wartość, tak? W tej Radzie jest bardzo duża różnorodność, to też jest cenne. Radę widzimy tak naprawdę tylko na obradach, tak? Nie widzimy prac z poszczególnych komisji rewizyjnej. Tutaj rewelacyjny Piotrek Pacer, który kieruje tą komisją, a jestem jej członkiem, ja patrzę na niego z podziwem, jak on potrafi badać różne rzeczy typu inwestycje, działania w mieście i kierować pracą tej komisji. Jest Komisja Budżetu Gospodarki Miejskiej, jest Komisja Spraw Rodziny i to wszystko też się gdzieś tam odbywa godzinami. Poza tym no, radni powinni czytać te wszystkie materiały, brać udział w spotkaniach. To jest mimo wszystko, jak się to robi solidnie, kawał roboty. Czy ja mogę do pajączka wziąć? Tak. Mamy też pytania z sali, ponieważ mamy taki zwyczaj, że oprócz tego, że jest prowadzący, oczywiście wrócimy jeszcze do pytań, bo tu już osoby zgłaszają. Poproszę, Adaś, byłeś pierwszy tutaj z zapytaniem. Adam był pierwszy, no to wiemy. Adam był pierwszy, tak. Czy miał pan jakieś kryzysy? A ile masz godzin, żeby o tym posłuchać? Adasiu, miałem w życiu bardzo wiele kryzysów różnych. Wiadomo, miałem na przykład jakieś trudne doświadczenia w wieku dziecięcego dotyczące rozpadu mojej rodziny, gdzie potem przeżywałem trudne sytuacje. Miałem taki kryzys w szkole średniej. Moja szkoła w wieku 14 lat wylądowałem w internacie w szkole morskiej, mundurowej, wojskowej, paramilitarnej. Dyscyplina, praca. Wojskowe nawyki, takie jak ściganie kotów chociażby, czego nawet nie wiecie, że coś takiego kiedyś było w wojsku czy w szkołach. Mam nadzieję, że nie wiecie. Miałem duży kryzys wtedy. Chciałem porzucić szkołę, nie wiedziałem w ogóle co zrobić, ale przetrwałem ten kryzys. Potem miałem kryzys, kiedy stwierdziłem w tej szkole, o właśnie, przez ten zeszyt. Ten zeszyt spowodował duży kryzys. Wyobraźcie sobie, że byłem w technikum. Szkoła techniczna, warsztaty, pływanie na morzu, pływanie na szalupach, pływanie na kutrach, pływanie na statkach Wyższej Szkoły Morskiej. I tutaj nagle stwierdziłem, chciałbym robić coś innego. I powiedziałem sobie pewnego dnia, że chcę iść na studia humanistyczne, bo będę pisał książki. Mało tego, pierwotnie to miały być książki marynistyczne.
szczerze, duży kryzys, bo w technikum program nauczania nie jest taki jak w liceum, szczególnie jak ludzie mają klasy humanistyczne z rozszerzonymi programami. I musiałem włożyć parę miesięcy wysiłku w nadrobienie lektur, czy potem w uczenie się tego, czego nie miałem w technikum. I jeszcze krótko, tylko na egzaminie na studia miałem piękną historię. Siedziała pani profesor od historii, od literatury i pan profesor od gramatyki. Historię sobie gdzieś tam powtórzyłem, podszedłem, odpowiedziałem, przeszedłem do pani od literatury, poradziłem sobie już trochę gorzej. I po dwóch minutach rozmowy z panem od gramatyki, ten pan się mówi, dlaczego pan nic nie umie? A ja powiedziałem, wie pan, powiem panu szczerze, ostatni raz gramatykę miałem w podstawówce, w technikum nie mieliśmy ani grama, szykowałem się do studiów, nie zdążyłem, czasu mi zabrakło. I ten pan wziął i podszedł, sprawdził, co dostałem z historii, co dostałem z literatury i co dostałem z gramatyki. I potem patrzę na tablicy i miałem tak 5, 4, 3. Także zaufał mi i dał mi szansę. Nauczyłem się wtedy, że warto dawać szansę ludziom. To znaczy, jak byłem nauczycielem, a byłem przez moment, żeby nie być do końca zbyt surowym dla ludzi, którzy są matematyczni, techniczni albo mają inne zdolności, ponieważ to nie jest tak, że wszyscy musimy znać się na wszystkich. To jest tak, nie rozliczamy ryby z tego, jak się wspina po drzewach, ani małpy z tego, jak nurkuje, prawda? Każdy jest inny i to też trzeba szanować. Tego nauczyłem między innymi właśnie studia w Gdańsku na humanistyce. Super, dziękujemy. Czy jesteś ukontentowany? Tak, Adamka najpierw zgłaszała. Dlaczego pan pisze ten wiersz? Nie ma reguły. Czasami wiersz pisze się w ciągu kilkudziesięciu sekund, a czasami wiersz układa się gdzieś tam w głowie, po fragmencie i może powstać wiele miesięcy, zanim się ułoży. Ale generalnie to jest dosyć krótka sprawa. Dobrze jest, jak przychodzi jakiś pomysł, dobrze jest go zanotować albo od razu w wersji roboczej przejść na papier, bo często pomysł się zapomina. To jest żelazna reguła, że powinien być zawsze jakiś notatnik, powinno się pisać albo w telefonie, albo nagrywać. Ja w telefonie mam aplikację takich rzeczy, które nagrałem, ale już zapomniałem, do odtworzenia sobie, do napisania, ponieważ wiecie, jak jest z pomysłami. Mamy tyle bodźców, telewizja i wszystko inne, że warto notować. Wiersz nie pisze się długo, wiersz się długo poleruje i szlifuje. Bo w wierszu czasami łatwo jest napisać taki wiersz, a trudno napisać wiersz, który jest prosty, zwięzły, przemawiający. Często tworzenie to jest skreślanie. To jest też bardzo ważna zasada. Jakie pan zdobywał nagrody za pisanie wierszów? Miałem takich nagród, powiem nieskromnie wiele. Ten tomik, pierwszy mój tomik, powstał dlatego, że wygrałem konkurs poetycki chyba w Ostrzeszowie. Jurorem był świętej pamięci Wadzimowicz-Kibiński i po tym konkursie poprosił mnie o wiersze. I przesłałem mu wiersze i napisał do mnie, nie wierzę. Nie wierzę, że dostałem zamiast notatek, jakiś zbiór wierszy, że dostałem gotowy tomik. I on wtedy wydał mnie w tej serii Artur Przesieracki, która już nie istnieje, jako debiutanta, co było na ówczesne czasy dużym wydarzeniem, dużym prestiżem. A z takich nagród innych powiem, że bardzo cenię nagrodę w konkursie polskiej piosenki za napisanie tekstu piosenki. W 2007 roku napisałem tekst do muzyki Mietka Jureckiego z Budki Suflera i tym tekstem wygrałem konkurs wtedy i bardzo fajną nagrodę pieniężną. Czy lubi być pan dyrektora? Poproszę inne pytanie. Bycie dyrektorem jest fajne, kiedy są sukcesy, kiedy wszystko idzie dobrze. Bycie dyrektorem jest trudne, kiedy pojawiają się problemy, trudności, kiedy coś nie idzie, kiedy jest porażka, kiedy na przykład pracownicy są zmęczeni i człowiek dobrze wie, że trudno jeszcze od nich wymagać, dociskać, a chciałoby się, żeby było wszystko dobrze zrobione, żeby atmosfera była fajna. Także to jest tak, że to ma, jak każdy medal, dwie strony, ale ogólnie lubię, uważam, że praca z ludźmi jest cudowna. Ile pan ma lat? Pytanie z tych nietrudnych, 55. 55. Niektórzy się dziwią, ale tak to właśnie jest, dokładnie dwie piątki w tym roku. Kamila. Jak się układają pana relacje z pracownikami? A czyli to jest pytanie, to należałoby pracowników zapytać. Uważam, że moje relacje z pracownikami są dobre,
a uważam też dlatego, że potrafią mówić mi rzeczy czasami trudne, kiedy coś boli, tak mam to, kiedy widzą też, że coś w ich mniemaniu jest nie tak, albo za bardzo dociskam, potrafią mi o tym powiedzieć, to sobie bardzo cenię. I myślę, że są pozytywne, ale każda relacja wymaga wysiłku i w każdej relacji, nawet najlepszej, mogą się pojawić jakieś rysy, o tym trzeba pamiętać. Nie ma idealnej relacji. Adaś. Czy powtarzał pan jakąś klasę w technikum? Nie, szczęśliwie nie, ale muszę powiedzieć, że miałem dużo szczęścia, bo przepaść między podstawówką a technikum była bardzo duża. Miałem wielkie kłopoty z matematyki w pierwszym półroczu nowej szkoły. Miałem pod rząd ileś niedostatecznych, ale pan profesor, który wtedy uczył, pan Jan Dziąg, był wspaniałym człowiekiem. Były w ogóle więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i on zawsze mówił mi: Tomek, przyjdziesz, zaliczysz. I tak przychodziłem, zaliczałem. Miesiąc później brał w kółeczko, ten niedostateczny brał w kółeczko i ostatnią ocenę, jedyną pozytywną ze sprawdzianu pod koniec semestru, już dostałem trójkę i on w ogóle na podstawie były same niedostateczne trójka, ale postawił mi trójkę, dlatego że gdzieś tam podciągnąłem i szczęśliwie uchroniło mnie to od powtarzania klasy i w podstawówce, i w technikum. Robert? Ile pan mieszkał z Duńskiej Woli? Z Duńskiej Woli teraz zaczyna się mój 31 rok. 31 lat. Nie liczę tych lat, kiedy tu przyjeżdżałem i bywałem przez jakiś czas, ale tak jak powiedziałem, zaczyna się czwarta dekada, czyli czwarte dziesięciolecie. To dlaczego z Duńska Wola? Skąd się tutaj znalazłeś? Dlaczego? Wiem, że ostatnio po walentynkach, po tych wszystkich akcjach wszyscy mają słowo miłość troszeczkę, dość słowa miłość, ale oczywiście, że przywiodła mi tu miłość, okoliczności też ekonomiczne, życiowe, to bardzo złożone były czynniki związane też z miejscem mieszkania, ze znalezieniem pracy i tak już zostałem. Powiem szczerze, z Duńska Wola od razu mi się podobała, nie powiem, że wszystko. Podobały mi się przemiany, jakie mi z Duńska Wola podlegała przez te lata. Bardzo mnie zawsze dziwiło, jak wielu z duńskowolan, którzy patrzyli na mnie i mówili: co ty zrobiłeś, z nadmorza przyjechałeś tutaj mieszkać, czyś ty zwariował? I powiem szczerze, że dziwiło mnie to i troszeczkę mi się taka postawa nie do końca podobała. Bo wiecie, jak to jest w życiu. Trawa gdzie indziej jest zawsze bardziej zielona, tak? Kwiaty ładnie pachną. To nie jest prawda, chociaż bardzo, bardzo lubię moje rodzinne miasto Wejherowo. Jestem też zżyty z Kołobrzegiem. Kołobrzeg obiecałem wakacje ubiegłego roku. Łezka mi się wokół zakręciła, szczególnie pod pomnikiem właśnie, który wieńczył absolwentów mojej szkoły. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze. Będziemy dłużej rozmawiać, trudno. Najwyżej widzowie wyłączą. I tak się spotkamy jeszcze raz, bo to jak się pan czuje z nami? Bardzo dobrze. Wrócę do pytania, przepraszam. Traktuję was też jako część tej grupy, bo żyjemy też przez sploty teatralne, się znamy, przez wydarzenia inne, przez udział w różnych koncertach. Tak, przez pracę na Dasie, na Donkę, przez pracę w Teatrze Integracja. Bardzo dobrze się czuję. Powiem szczerze, kiedy przyszedłem pracować do lokatora, byłem w wielkim kryzysie, po wielkim kryzysie związanym z kryzysem zdrowotnym, z kryzysem psychicznym. Zostałem z poprzedniej pracy wyrzucony niesprawiedliwie, czego tam dowiodły już różne potem inne postępowania antymobbingowe. I czuję się dobrze, ponieważ kiedy zacząłem się spotykać właśnie z wami, z grupą teatralną, to tak dużo dostałem energii, życzliwości. Stwierdziłem, że jeżeli uważam, że moje problemy są problemami, to naprawdę to chyba ja mam jakiś problem. I to było bardzo, bardzo pozytywne. Tego do końca życia nie zapomnę, nawet jeżeli się nie zawsze udaje nam się tak często pracować, prawda, jak na początku. Ale zaczynamy. Zaczynamy tak od jutra. Ile tam na dzieci? Dobrze, że nie pytasz o mnie. Tak. Mam czwórkę dzieci, mam dwoje dzieci z pierwszego małżeństwa, jedno dziecko z drugiego małżeństwa i pasierbda, i wszystko to są moje dzieci. Mało tego, mam jeszcze adoptowane dzieci kupione, czyli dwa moje owczarki niemieckie. Bo to są też moje dzieci, traktujemy ich jak członków rodziny. Dziękuję.
A pan ma żonę? Tak, oczywiście, mam żonę. Moja żona jest bardzo piękną, mądrą kobietą. Jest menadżerem Zakładu Opieki Zdrowotnej Medicus. Ma na imię Asia. Jesteśmy już ze sobą 20 parę lat. Ulubiony sport. Do praktykowania czy do oglądania? Może być jedno i drugie. Bardzo kiedyś lubiłem biegać. Pochwalę się, że przebiegłem w poprzedniej dekadzie maraton warszawski. Jeszcze jak się w 2018 roku półmaraton. To z Federowiczem coś. Z Federowiczem to biegłem maraton Solidarności pierwszy. Z Gdańska do Gdyni. To nie był pełen maraton. Natomiast jak widać, bieganie trochę zaniedbałem ostatnio. Przez wzgląd na ilość zajęć i wiek i problemy z wagą, które to się da naprawić przez bieganie, bo się do tej myśli. Z oglądania sportów, no chyba jednak jestem facetem, piłka nożna. Ale trenowałem już strzelectwo z dosyć pozytywnym skutkiem. Grałem w tenisa stołowego też na zawodach. Jednak piłka nożna wygrywa tutaj. No wiadomo, jak z Niemskiej Woli, to przede wszystkim wiadomo, jaki klub ekstraklasy. Jakbyś miał wybrać tych mnóstwa pasji i rzeczy, którymi się zajmujesz i miałbyś wybrać taką jedną, która jest wiodąca u ciebie, to co by to było? Gdybym jeszcze raz zaczynał życie swoje, zawodowo-artystyczne, wszystko bym postawił na pisanie. Na tworzenie, na realizowanie nie rzeczy zawodowe, nie rzeczy takie zewnętrzne, tylko jednak na tą pasję. Wydaje mi się, biorąc pod uwagę, ile rzeczy mi się udało, które robiłem gdzieś tam po drodze z pisaniem, to gdybym na tym się skoncentrował, to na pewno dzisiaj siedziałbym jako pisarz żyjący z pisania, albo autor piosenek żyjący tak z tantiem i z takich różnych rzeczy. Jestem członkiem Zaiksu i czerpię z tego korzyści. Nie są one takie jeszcze może jakbym chciał, ale i tak są miłe. Okay. Jakie pan ma ulubione potrawy, trunki? Ulubione potrawy. Moja żona bardzo dobrze gotuje, co widać po mnie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, potrawy ulubione. Lubię jedzenie, bardzo lubię sałatki warzywne wszelkiego rodzaju, oczywiście z jakimś mięskiem. Lubię burgery, ostatnio jadam je bez bułek. Słuchajcie, to są proste rzeczy. Że bardzo lubię jajecznicę, tak? Bardzo często jem jajecznicę, bo to jest bardzo zdrowe jedzenie. I szybko. I szybko, tak. Szybkie, łatwe do zrobienia. Lubię z napojów, bardzo lubię z napojów wodę mineralną. Jeżeli przyznam się do jakiegoś alkoholu, to lubię bardzo czerwone wytrawne wino albo czasami dobrą whisky. No proszę, umknęło moment, daj mi czas. Dobrze, to może w międzyczasie Adaś sobie przypomnisz, a my z Kamilką miałyśmy takie przygotowane jedno pytanie. Bardzo nas to interesuje. Czy są stałe zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami w Domu Kultury Lokator? Ja powiem odwrotnie, nie ma takich zajęć, może poza jakimiś wybitnie sportowymi, w którym byłoby jakieś ograniczenie, czy dla osób, że osoby z niepełnosprawnościami nie mogą wziąć udziału. Jedynym ograniczeniem, jakie może być, to nasze zasoby lokalowe, tak? Chociaż kiedy są tutaj, powiem tak, Dom Kultury Lokator przecież od 20 paru lat organizuje koncert integracyjny Podajmy sobie dłoń. I nawet gdzie tutaj bywa setka, a nawet 200 osób z niepełnosprawnościami, które są gośćmi na naszej scenie, często bywają i biorą udział w naszych zajęciach. Grupa teatralna Integracja, przecież ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Czy jeżeli tylko ktoś ma ochotę i jest w stanie dotrzeć, to bierze udział. Imprezy osiedlowe nasze, które mamy przecież, jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, o zakończenie wakacji, także są dostępne. Myślę, że oprócz barier architektonicznych to nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o dostęp do naszych zajęć, do naszych koncertów, do naszych akcji. Mam nadzieję, że jesteśmy przez te osoby traktowani i tak. Myślę, że dowodzi tego też, że nie ma u nas ograniczeń wiekowych, bo na przykład seniorzy, którzy przychodzą, niektórzy mają
wierzcie mi, 80 lat plus. Na tutaj można wejść, tutaj można się zabawić, można nawet tańczyć, występować na scenie teatralnej. Staramy się być przyjaźni i otwarci. Jaką pan napisał pierwszą piosenkę? O, to jest trudne pytanie. Nie wiem. Jeżeli chodzi o tekst, pamiętam, a jeżeli chodzi o to, co się ukazało gdzieś tam jako nagranie, no to chyba piosenka, która... Nie wiem, czy na scenie nie zobaczyłem pierwszej tej piosenki, która wygrała konkurs Festiwal Polskiej Piosenki imienia Anny Jantar we wrześniu 2007 roku, gdzie właśnie Mietek Judecki napisał słowa. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, bo też zależy, co nazywasz piosenkami, bo tworzyłem wiele piosenek do widowisk. Było takie widowisko, ono zostało nagrane na płycie Kartki z Katynia, tak? Robiliśmy bardzo wiele na wybrzeżu widowisk, takich jak o generale Nilu, o komandorach czy jakichś okolicznościowych. Tam wiele rzeczy było śpiewanych, na przykład jednokrotnie, dwukrotnie nie udało się tego nagrać na płytę. Także chyba jest mi bardzo ciężko odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, jaka była pierwsza piosenka, a szczególnie co było pierwsze zagrane. Ja to muszę zweryfikować. A można gdzieś wysłuchać pana piosenki? No ja zapraszam, można... Na pewno mamy tutaj płyty, przepraszam, o... Po spotkaniu te płyty mamy tutaj, także każdy dostanie w prezencie, kto nie zna. Tutaj jest kilka moich piosenek, które bardzo cenię. Sam na sam, Niewolnicy Systemu, to była grupa, która tutaj działała. Dobrą duszą, animatorem tej grupy był pan Jerzy Sowa, nauczyciel muzyki, plastyki i miłośnik wielu innych sztuk. Na YouTubie jest, można znaleźć tę piosenkę, którą z Mietkiem Jureckim nagraliśmy. Kartki z Katnia także są. Myślę, że ja mam taki plan w ogóle, żeby zrobić stronę internetową i tam pomieszczać linki, żeby pomieszczać tomiki, pomieszczać wiersze nieopublikowane, piosenki, żeby gdzieś to wszystko zebrać. Kiedyś prowadziłem bloga, niestety one tego zamkną, bo ja przegapiłem taką migrację z domeny na domenę. Pochwalę się, że to był blog, który w 2008 roku zdobył drugie miejsce w Polsce w kategorii blogów kulturalnych w głosowaniu widzów. Miałem ponad 300 tysięcy wtedy odsłonięć. Gdyby wtedy zarabiało się na blogowaniu, to dzisiaj siedziałbym i miał na przykład złote zęby. Szczęście, może, że nie tak myślę, bo ja tak sobie myślę, bo dziewczyny tu tak się zapatrzyły na ciebie i na te płyty, one myślą, że tu śpiewasz. Nie, niestety zabrakło mi odwagi do śpiewania. Ja o tym pomyślałam. Ale powiem, zdradzę pewną niespodziankę. W komputerze mojego dziecka już są bity, które on opracowuje i będziemy się jeszcze bawić w muzykę, której ja będę osobiście śpiewał. Przepraszam, nie wiem, czy pamiętasz kiedyś, jak zabrakło nam wokalisty tutaj na Podajmy sobie dłoń, śpiewałem piosenkę Podajmy sobie pomagajmy. Chciałam właśnie powiedzieć, że wszyscy znają piosenki, teksty Tomka do piosenek, dlatego że nasz hymn Podajmy tak. sobie dłoń to jest właśnie tekst Tomka i potem piosenka nasz specjalnie dom. Dla SDS, Nasz drugi dom. Wspaniała do muzyki. Wiktor Bartos zrobił wspaniałą muzykę, aranżację, nagrał tak. Tak. Także jak będziesz chciała usłyszeć Tomka głos, to musisz go poprosić, żeby ci go zaśpiewał, bo na płytach nie. Jeszcze jedno. Zainteresowania pana? Najbardziej. Tak jak myślę, że to się tu wiąże, tak? Lubię muzykę, lubię czytać, lubię filmy. Lubię spacerować z moimi zwierzakami, z moimi psami, bo one potrzebują dużo ruchu. Lubię czasami ugotować. Lubię, bardzo mi to sprawia wielką przyjemność, gotowanie. Nie jest moją pasją ogród, ale jak trzeba, to go obrabiam. No cóż, ostatnio bardzo intensywnie studiuję, kilka kursów kończę i taką małą podyplomówkę ze sztucznej inteligencji, ponieważ to jest coś, co stanie się znamieniem naszych czasów. Jest to przedziwne zjawisko, bo nazwę to zjawiskiem, na temat którego urosło wiele mitów także na pewno mam bardzo wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na temat właśnie taki, czy sztuczna inteligencja jest inteligentna. Chciałam podziękować za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejsze zaznaczam, bo ja już wcześniej powiedziałam, że opracowaliśmy tylko chyba za cztery tematy. Dopiero zaczęliśmy. Także mam taką serdeczną prośbę. Mówimy się.
się, jak będzie dysponował czasem. Boże, jeszcze jest dużo do pytania, do omówienia. Tomek jest w ogóle przede wszystkim strasznie tak skromnym człowiekiem, że trzeba po prostu wyciągać go, żeby wszyscy wiedzieli, co robi. Prawda? Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że na następne się pojawimy. Będzie drugie. Dziękuję.